Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną SOP99 i Tire Black Wax. Wozdoopak, który tak ciekawie jest rozwiązany. Sprytna pucha, raczej ogólnie soft słynie z takich śmiesznych, dziwnych, ciekawych rozwiązań. I tu jest podobnie. Z gąbeczką w zestawie. Ciekawa sprawa. Po aplikacji, powiedzmy, odstawiasz sobie, o właśnie, w ten sposób. Podstawiasz sobie wieczko. I masz gdzie odłożyć aplikator. Także z tym rewelacja. Zajrzymy do łobuza. Wiadomo, pucha. Tu jest, ile tego jest tutaj? 170 gram. I teraz sobie pozwolę to odłożyć. Ok, i tak sobie przykryję. O, smród niesamowity. Właśnie, to jest przede wszystkim pasta do butów. Masakra, obłęd. Tak jak brudzi ten produkt, to mało który brudzi. To tak jakbyś sobie wziął i pastą do butów się wytrzaskał. Coś okropnego. Aplikacja, no brudzi na maksa. Aplikacja tym produktem, żadna rewelacja. Idzie to tempo, jak to przy woskach do opon. Jest bardzo opornie. Trzeba się mega przyłożyć. Tu nie możemy mówić o jakiejś fajnej aplikacji, że cyk, pyk, zapach. Nie. Od początku do końca jest beznadziejnie. Ale produkt ma swoje plusy. Wykończenie fenomenalne, matowe. Chcesz satynę, podrzucasz drugi raz, drugą porcję i przecierasz mikrofibrą. Masz satynę. Ja kładę jedną porcję, lubię też mat. Także jest wystarczająco. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi na plus wosku do opon. Ochrona. Fenomenalna. Kropelki przy tym produkcie obłędne. Jeżeli chodzi o czepianie się kurzu, błota, to w ogóle żaden dressing tutaj nie startuje, bo to nie ma szans. Zero przyciągania kurzu. Zero przyciągania jakiegoś takiego, można powiedzieć, grubszego błota. Oczyszczanie jest fenomenalne. To jest plus właśnie wosków. Bynajmniej tego. Ale no minusem jest niestety smród i to, że tym aplikatorem na pewno aplikując pojedziesz po feldze, bo wiadomo, chcemy jak najdokładniej tą oponę, żeby cała była zakonserwowana, więc przygotuj sobie od razu mikrofibrę, żeby wytrzeć to z felgi. To są minusy tego produktu. Pojawi się jeszcze jeden wosk w najbliższym czasie do opon, który jest moim takim królem, jeżeli chodzi o opony. Uwielbiam go pod względem wykończenia, pod względem trwałości, pod względem, może nie aplikacji, bo też idzie odpornie, ale to
śledź kanał, niedługo się pojawi. Teraz pozostaje mi tylko ciebie, a czy lubię ten produkt? Spoko, fajny, naprawdę fajny, tu jest naprawdę dobrze, na zimę mistrzostwo, naprawdę ochrona tu jest konkretna. No dobrze, teraz pozostało mi tylko ciebie zaprosić do dalszej części filmu, w której pokażę ci test trwałości tego produktu. Produkt zakończyłem tak jak przy produkcie drugiego wosku do opon, który się tam kiedyś pojawi, z tego względu, że opona już no, nie wyglądała za ciekawie. To jest minus właśnie tych produktów, że one w sumie tak jakby na oponie nic nie się działo, ale w dalszym ciągu ta ochrona jest. Może nie tak znaczna jak na początku, ale jest. No dobra, koniec marudzenia. Ja ciebie zapraszam do dalszej części filmiku w formie testu trwałości tego produktu. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!